Paulina, spotykamy się na premierze chyba jednego z najgłośniejszych tytułów tego roku, Dziewczyny z Dubaju. Jak bardzo tak ten mówią. Tak mówią. Jak bardzo ten tytuł może namieszać w polskim show biznesie wśród celebrytów? Mogą się go obawiać, czy wręcz przeciwnie, idziecie w inną stronę, że to będzie taki edukacyjny film wręcz, że opowiadać o ważnych rzeczach? Tak, ja myślę, znaczy wiesz, ja mam takie spojrzenie na ten film, ponieważ robiłam scenariusz, czytałam scenariusz setki tysięcy razy, pracowałam nad tą rolą bardzo skrupulatnie, więc ja mam takie poczucie, że ta historia jest historią z bardzo fajnym przesłaniem, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie żyjemy w takim konsumpcjonizmie, który stwarza taki miraż, że mogę mieć wszystko. No i właśnie nic bardziej mylnego, bo ten konsumpcjonizm, ten świat związany z dobrami materialnymi, to uznanie zewnętrzne wcale nie daje nam do końca szczęścia. I to spotyka także moją bohaterkę, że ona na początku bardzo szuka docenienia na zewnątrz i to przez to staje się shapeshifterem. Taki archetyp jest, prawda, w grach oraz tak, no, w scenariopisarstwie jest shapeshifter i ona jako ten shapeshifter właśnie przyjmuje maski i dopasowuje się w ogóle do każdego, z kim rozmawia, z kim jest w relacji. Przez to jest bardzo skuteczna, bardzo wiarygodna, jest wężycą właśnie. Ja tak o niej myślałam, że to jest wężyca. Ale to wynika właśnie z zagubienia, z tego, że nie potrafi być jakby słońcem dla samej siebie, szuka tego słońca gdzieś indziej i staje się satelitą. Co dla ciebie było najtrudniejsze podczas realizacji tego filmu? Bo ja jeszcze nie widziałem, ale podejrzewam, że właśnie tutaj wszystkie kamery są skupione na tobie. Jesteś główną bohaterką, jesteś w centrum tej opowieści. No już nawet plakat pokazuje, że jest dość odważnie, więc co było dla ciebie tutaj takie najtrudniejsze, najbardziej wymagające? Spoko plakat, nie? Świetny jest w ogóle. Do tego chyba była osobna sesja, prawda? Tak, bardzo, bardzo uzdolniona fotografka Ola Grymuza, więc naprawdę bardzo uzdolniona dziewczyna. Co było najtrudniejszego? No Krzysiu, to jest tak, że myślę, że w ogóle najtrudniejsze przy graniu głównej roli jest to, żeby dobrze umieć przeprowadzić przebieg swojej postaci, a jeszcze kiedy masz napięty grafik zdjęć, w sensie tego czasu nie ma, nie wiadomo ile, no bo kończy się pora roku, bo trzeba, jest ogrom materiału, który trzeba nagrać, więc po prostu tego czasu tego aż tyle nie ma. Ile by się marzyło w komforcie do pracy z własnymi emocjami i z postacią, żeby było, więc to było najtrudniejsze, naprawdę. Najtrudniejsze były te po prostu 37 dni zdjęciowych. A jak pracowało ci się z Marią Sadowską? Bo to wręcz się wydaje wymarzona reżyserka do takiego projektu. No jej Dzień Kobiet, film o Michalinie Wisłockiej, no to przecież to były petardy i filmy, które tak naprawdę potrafiły pokazać ten kobiecy punkt widzenia w tym zmaskulinizowanym polskim kinie. No i myślę, że tutaj absolutnie mamy kobiecy punkt widzenia, bo bardzo tutaj właśnie Maria z Dodą dbały o tą część kreatywną, ale też jakby nie było to zdominowane jakby tylko przez ten kobiecy punkt widzenia, bo też duży wkład tutaj miał operator Artur Reinhardt oraz drugi reżyser Adam Santura, więc oni tutaj na pewno taką fajną, ja myślę, że tam była równowaga na zdjęciach pod tym względem, że nie było to tylko, nie jest to tylko kobiece kino zrobione przez kobiety, w sensie tak mówię, w sensie przedrzeźniając takich antyfeministów, że jest to naprawdę tutaj, nikt nie zamierzał. My po prostu chcieliśmy opowiedzieć historię o dziewczynie, a przez to o innych dziewczynach, no, która się gdzieś zagubia, że jest fajnie, na początku wszystko się wydaje, że jest cudownie, potem się okazuje, że wszystko ma swoją cenę i że nie ma łatwych pieniędzy, nie ma łatwej kariery, nie ma łatwego zarobku. No to już na sam koniec. W jakich projektach będziemy mogli się zobaczyć w nadchodzącym czasie? Bo teraz wydaje się, że masz swoje 5 minut. No teraz Dziewczyny z Dubaju. Przed chwilą była też Furioza, gdzie byłaś chociaż na chwilę. To była taka petarda po prostu na ekranie. To, co ty tam wyprawiałaś, no przecież to się doskonale patrzyło. Więc co dalej? O Jezus, Furioza to jest w ogóle taki film, który sprawił, że nawiązały się przyjaźnie na bardzo długo, który sprawił, że cały czas pałamy do siebie wszyscy sentymentem i naprawdę myślę,
myślę, że zostanie, my, ta Furioza po prostu to jest tak jak w filmie, to braterstwo, dlatego trochę to braterstwo jest też dzisiaj ze mną, Liberté, Fraternité, w końcu, rewolucja francuska, 1793, więc ta Furioza, rzeczywiście to było wspaniałe, no też jakby tu dużo pracowaliśmy też improwizacją właśnie z metodą improwizacji z Cyprianem Oleńskim, reżyserem. Ale w czym mogliście zobaczyć? W czym jeszcze będziemy, Boże, żebym ja wiedziała, naprawdę Krzysztof, ja po prostu jestem zmęczona tymi wywiadami i nie wiem. Nie no, żartuję sobie oczywiście. Teraz obecnie trwają zdjęcia do filmu Na Twoim Miejscu, który jest o zamianie ciał między małżeństwem z premierą jesienią w przyszłym roku. Tam gram główną rolę razem z Mironem Jagniewskim i przejmujemy nawzajem swoje postacie. To jest bardzo trudne zadanie aktorskie, mega, ponieważ przez większość filmu gram faceta, a ponieważ nie mogę sobie pozwolić na granie teatralne faceta, to muszę się natrudzić i wejść w waszą głowę. Dzięki temu mamy mniej kłótni z partnerem i bardziej rozumiem w ogóle mężczyzn, moich kolegów i przyjaciół, więc bardzo się cieszę z tego okresu zdjęciowego, który mam teraz. Więc czekam na premierę tego, czekam na premierę serialu Warszawianka dla HBO, także w przyszłym roku. Bardzo też wspaniała współpraca tutaj była nad tym serialem i też bardzo ciekawa rola. Super spotkanie z Borysem Szycem.